Cześć, z tej strony Raulen, witam was w drugim odcinku tematycznym z symulatora Farmy 2015. W drugim i ostatnim odcinku przed wielką aktualizacją. I dzisiaj sobie pokosimy kukurydzę, coś czego nie ma za bardzo na YouTube. My się na tym skupimy, także przechodzimy od razu do rzeczy i kosimy, tak, zgadza się. Pobawimy się troszkę kukurydzą. Ups, troszkę spadek klatek. Zobaczymy, jak to wygląda. Dawno nie było odcinka. Odcinki miały być teoretycznie częściej. Po rozpoczęciu serii tematycznej. Ale jak to w moim przypadku bywa, ja sobie mówię, obiecuję, a potem i tak wychodzi co innego. Potem przyszedł troszkę Dying Light i tą farmę na kanale zaniedbałem troszkę. Dying Light uświadomił mi, że mogę tak naprawdę codziennie poświęcić te 30 minut. O Jezu. Przecież powinno się nakierować. Nie, nie wychodź! Nie! Okej. Okay. Dobra, gdzie jest? Hop. Okej, małe cięcie, bo zawsze, gdy ja nagrywam, to nagle ktoś musi dzwonić. I wybiłem się kompletnie z rytmu, nie wiem na czym skończyłem. Chyba mówiłem o Dying Light. Właśnie przez Dying Light troszkę zaniedbałem farmę na kanale. Ale powiem wam szczerze, że to było mi potrzebne. Możecie się na mnie obrazić, bo farma to główny content na kanale, ale po prostu potrzebowałem takiego odpoczynku trochę od tej farmy, bo już straciłem kompletnie pomysły na to. Długi czas wiązałem reaktywację tej farmy wraz z patchem do SF-a 2015, ale to wydanie tego patcha się przedłuża cały czas. I po prostu nie wiedziałem już co robić, dlatego potrzebowałem troszkę tej odmiany. Dying Light też udowodnił mi, że gdy chcę, mogę codziennie poświęcić te około pół godziny na nagrywanie. W związku z czym myślę, że będzie mi łatwiej. Nie nakręcę, tak. Myślę, że będzie mi łatwiej przystąpić do nagrywania czegokolwiek. Tu nie, żebyś mi nie zahaczył. O kurde. Dobra, no jeszcze trochę. Dobra. I odpalaj. Zaniedbałem troszkę farmę. Straciłem wenę, że tak powiem. Każdy twórca myślę, że ma takie nieraz okresy, że po prostu czuję taką potrzebę odmiany. Nie da się cały czas tego samego nagrywać. I co jakiś czas będą się pojawiać na kanale jakieś takie odmiany. Najprawdopodobniej będzie to Dead Island latem. Nawet nie wiem, kiedy dokładnie wychodzi ta dwójka, ale też najprawdopodobniej ją będę nagrywał. Myślę, że coś jeszcze się pojawi. O kurde, ale tu skopałem. Myślę, że coś jeszcze się pojawi, ale farma też będzie. Teraz skupię się na tej farmie wreszcie troszkę. Stój. Dobra. Skupię się na tej farmie wreszcie troszkę. Wreszcie się pobawię troszkę tą farmą. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Myślę, że już jesteście przyzwyczajeni, że ja też dużo mówię, a potem jakoś tak wychodzi, że ciężko mi jest to zrobić. Jestem człowiekiem leniwym. Na dodatek ze sporą ilością obowiązków i to lenistwo plus obowiązki plus YouTube naprawdę ciężko mi momentami pogodzić i czasami potrzebuję takiej możliwości oderwania się od tego świata rzeczywistego, że tak powiem. Dlatego właśnie co jakiś czas te odmiany, inne serie na kanale będą potrzebne, nieważne jakim kosztem. Wiem, że tego nie oglądacie za bardzo. Aczkolwiek w statystykach statystyki pokazują, że Dying Light to najdłużej oglądana seria na moim kanale. Czas jej oglądania
czas oglądania filmu wynosi około pół godziny, czyli średnio cały film, bo tam już niektóre tylko były powyżej tych 30 minut. Natomiast w przypadku Farmy ten średni czas oglądania wynosi tylko 5 minut. Jest to więc 6 razy, sześciokrotna różnica na korzyść Dying Light. Także ci, co oglądali, ta niewielka liczba oglądała z tego, co widzę, do końca. Z czego jestem niezmiernie dumny. To oznacza, że ci, co tym, co oglądali, seria się spodobała, a ci, co nie oglądali, nie żałują. Może brzmi to samolubnie, ale statystyki nie kłamią, jak to mówią. I takie są fakty. Farma teraz wraca na kanał, znowu będzie to główny content, tak jak to było dawniej. Czekam niezmiennie na patch DSF-a 2015, który jest już na szczęście bliżej niż dalej, bo konkretnych terminów nie mogę jeszcze podać, ale już niedługo coś powinno się pojawić. Jak nie z pełnej wersji, to z bety, takiej późnej bety, powinno się już coś pojawić. Co tu dalej? Może warto też pogadać troszkę o tych zmianach, bo ktoś mi tam zarzucał w komentarzach, odpowiedziałem ładnie, grzecznie, dogadaliśmy się, także nie ma problemu, aczkolwiek nie chcę, żeby więcej takich sytuacji niewyjaśnionych nie było. Otóż zarzucono mi, że powinienem przestać nagrywać Dying Light, ewentualnie w międzyczasie nagrać SF-a albo jakiś odcinek informujący, co z tym patchem do symulatora Farmy. Ponieważ czas mija, a patcha nie widać. I w sumie ja się nie dziwię, każdy z was czeka niecierpliwie, również ja. Ale cóż, ja nie jestem osobą, nie jestem PR menedżerem. Nie odpowiadam za kontakt z ludźmi, typowo informujący, co, gdzie, jak, kiedy, dlaczego. Ja jestem zwykłym let's playerem, który, że tak powiem, ma trochę hodów u producenta. Ale nie znaczy to, że jestem zobowiązany, do informowania na bieżąco na moim kanale, co się dzieje z symulatorem Farmy. Od tego jest oficjalny fanpage, jest forum oficjalne, one po to są, żeby je śledzić i tam jest na bieżąco informowane o wszystkim, co się dzieje z grą. Były podane cztery tak zwane wieści z planu, które informowały o postępach prac. Dodatkowo opublikuję to najprawdopodobniej w piątek, jeśli wszystko wypali. Także w środę tego tygodnia było jeszcze info odnośnie nowego wyglądu roślin. Także te wieści z planu się pojawiają, zarzucę wam linkaczami do forum, do fanpage'a, żebyście mogli sobie śledzić, żeby nie było w moją stronę zarzutów, że ja o czymś tam nie informuję, bo nie leży to w moim obowiązku. Nie jestem PR menedżerem, jestem let's playerem, a let's player nie jest zobowiązany do informacji o jakiejkolwiek grze. Let's player jest zobowiązany do informowania fanów, do konsultowania się z fanami, informowania ich co na kanale, jakie gry, kiedy i tak dalej. To tak, ale nie jest zobowiązany do informowania, co się dzieje z jakąś grą, nawet jeśli tego główny content. Bo let's player jest tylko let's playerem, nie PR menedżerem. To by było na tyle ze względu na kontakt.
Co tam się nowego zapowiada? Dlaczego trwa to tak długo? To warto wyjaśnić. Skoro już poruszam ten temat, wyjaśnię to. Otóż, teselacja, samo wdrożenie technologiczne teselacji nie zajmuje długo. To tam trwało około 1,5 tygodnia. Najwięcej czasu zajmuje dopicowanie graficzne tej teselacji plus synchronizacja tego z obecnymi już save'ami gry. Na początku, gdy teselacja została odpalona na świecie, który już był tam wcześniej zapisany, sprzed wdrożenia tej teselacji, gra miała na dosyć pokaźnym sprzęcie 2-3 FPS-y, także to wymagało przepisania dużych linijek kodu od nowa, poprawa całej synchronizacji, i to trwa. Kolejnym aspektem jest dopicowanie graficzne. Dopicowanie graficzne, czyli ładniejszy wygląd tego i tak dalej. Skoro jest już to robione tak długo, to warto poświęcić ten dodatkowy czas na to, żeby to wyglądało jak powinno. Każdy chce, żeby to wyglądało jak najlepiej. Gracze chcą natomiast, żeby to wyglądało jak najlepiej i było jak najszybciej. Cóż, każdy wie, jaki był problem z premierą. Każdy wie, jak się to wszystko skończyło. I teraz zespołowi zależy nie na czasie, tylko na jakości. Zrozumcie proszę, że nie da się szybko nic dobrego zrobić i potrzeba czasu do tego. A w zamian dostaniecie coś naprawdę, naprawdę dobrego. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, bo czas tutaj gra ważną rolę, naprawdę. I skoro chcemy załatać tą grę, bo równie dobrze moglibyśmy, to byłoby chamskie, ale moglibyśmy tak zrobić. Mogliśmy się skupić tylko i wyłącznie na światowej wersji, natomiast polską wersję olać. Totalnie wydać i nie łatać nic, kasa wzięta, nie musimy już jej łatać. A mimo to robimy to, łatamy tą grę, łatamy, zespół łata. Ja tak też mówię w tej formie my, bo ja tam też mam trochę z tym wszystkim wspólnego. Zespół łata tę grę, zależy na jakości, zależy na zadowoleniu graczy. I dlatego liczy się, żeby ci gracze też to uszanowali, a nie ciągle psioczyli, że długo, że to, że tamto. No skoro gra wyszła, jaka wyszła, to teraz powinniście wiedzieć, że żeby dobrze to załatać i żeby była ona na tym poziomie z zapowiedzi przedpremierowych, potrzeba naprawdę czasu. Wyjdzie ten patch, to będzie tam taselacja oczywiście, nowy wygląd roślin, o którym wspominałem, skończony multiplayer, Grime i Krampe dodane od razu będą, i sporo innych takich drobnych rzeczy. Sporo też zostało zrobione pod maską, że tak powiem, w celach optymalizacyjnych, żeby gra działała płynnie, nie zapychała się tak. Czy one się okażą skuteczne, to się dowiemy dopiero po czasie, bo potrzeba do tego mnóstwa, ogromnej ilości komputerów, żeby to przetestować na każdej konfiguracji. Są postępy i będą jeszcze większe, tylko potrzeba czasu. A gdy wy będziecie poganiać ciągle, o czemu tak długo, wydawajcie to już i tak dalej, to zespół... Uwierzcie, zespół to oleje i wyda takie, jakie będzie na dany moment skończone, bo tu chodzi o współpracę, a nie jakieś spełnianie życzeń. Producent chce współpracować z graczami, słucha ich i po prostu to wszystko wymaga czasu. Tak jak widzicie, kilka razy o tym już mówię, ale czas tutaj gra ogromną rolę.
I chcę, żebyście sobie to uświadomili, bo to jest naprawdę ważne. Co jeszcze będzie dodane? Nie pamiętam. Powiem szczerze, że nie pamiętam, aczkolwiek wszystkie albo większość, znaczna większość tego, co opublikowałem wam na Facebooku i na kanale. Aczkolwiek na kanale w zasadzie nie wiem, czy na Facebooku też, już nie pamiętam. Na kanale na pewno publikowałem całość. Natomiast to jest podzielone na dwie części, że tak powiem. Pierwszy patch, główne zmiany technologiczne. Drugi patch, reszta rzeczy, czyli modding i tak dalej. Biorąc pod uwagę to, co opublikowałem na kanale, pojawi się z tych rzeczy jedna druga. Konkretnie wam nie powiem, bo musiałbym mieć przed sobą dokument, w którym mam podzielone wszystko pięknie na dwa patche, co się kiedy pojawi, ale tego dokumentu przed sobą nie mam. W związku z tym musicie cierpliwie czekać, aż się to pojawi i sami się przekonacie, jakie zmiany zaszły. Zmian będzie naprawdę dużo, dużo poprawek w grafice, jednocześnie optymalizacji. Także warto czekać, bo będzie to coś naprawdę ciekawego. Jeszcze właśnie odniosę się do tego posta na Facebooku ze środy. I zresztą pokażę to. Pokażę to. Spójrzcie. Spójrzcie, jak słabo wyglądają tekstury kukurydzy. I tak jest nie tylko z kukurydzą, bo jest ogólnie ze wszystkimi roślinami. No może prócz trawki, która akurat wygląda całkiem nieźle. Było pokazane właśnie ten wygląd, ta kukurydza. Był taki tekst właśnie, że tego już nie zobaczymy. Idzie nowe. Rośliny zostały teraz od teraz wymodelowane. Szczepa jest pełna. No spoko. Dobra. Tu odjadę trochę. Tu trochę skoszę, żebym miał miejsce. Mogłem równie dobrze cofnąć, no ale dobra. Pojazdy. Znowu tak się zagadałem, że praktycznie nic nie będę miał tam do wycięcia i znowu będzie długi odcinek, ale myślę, że warto, bo dawno takiego nie było i muszę się wygadać też trochę. Wracając do głównego punktu. Facebook. Też nie chcę znowu, żeby to wyglądało jakoś kolorowo, bo tak, bo by wyszło znowu, że kłamie. Aczkolwiek źdźbła będą wymodelowane od nowa. Zresztą, co ja się będę tutaj nad tym trudził, opowiadał. Wy teraz w tym momencie widzicie treść posta z Facebooka, który został opublikowany w środę wraz z komentarzem zespołu, jak się wypowiadają o tych zmianach. Także wszystko na ten temat jest wiadome. Myślę, że wszystko wyjaśniłem wreszcie. Następny odcinek będzie najprawdopodobniej już po patchu, bo nie będę miał za bardzo co nagrywać teraz już z tego, bo tam zajdzie dużo zmian. Będę mógł wreszcie zaprezentować maszyny Grimę, przyczepy Krampę i co jeszcze? I nowe funkcjonalności przede wszystkim. Także teraz to odwiozę, a resztę wam wrzucę, powiedzmy, na przyspieszeniu, to jest trawa, na przyspieszeniu, żebyście mogli wszystko zobaczyć. A ja się chyba już nagadałem. Dobra, tu jest kukurydza, tu. Dobra. Opróżnij przyczepę do silosu albo sprzedaj. No spoko. No, syp. Super. Super. O, jak pięknie, ale dużo kurzu. I kurz nawet nie spowalnia. O kurde, nie ma spadka FPS-ów.
Super. Dobra. Sypie się pięknie. No, jeszcze trochę, no, sporo tego. Przyczepa ta największa, jak widzicie. Bo tak jak wspominałem, dodałem sobie pieniążków specjalnie dla serii tematycznej, żeby nie być ograniczanym. Zresztą popieraliście to, także mam nadzieję, że pamiętacie i nie macie nic przeciwko. Teraz podepniemy pięknie i ja się z wami pożegnam, tak? Wystarczająco dużo się nagadałem. Jeszcze wyszedłem z prawy z takiego gadania, szczerze mówiąc, bo ostatnio przy Dying Light bardziej krzyczałem niż prowadziłem taki monolog. W związku z tym trochę błędów było w tym moim magicznym wysławianiu się. Troszkę błędów było, troszkę się myliłem. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe i główne przesłanie do was dotarło. Także co? Ja się biorę za dalsze koszenie.
No dobrze, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że cieszycie się z powrotu symulatora Farmy 2015 na mój kanał. Mam nadzieję, że cieszycie się. W zasadzie mam nadzieję, że nie gniewacie się na mnie, że tak długo to wszystko trwało. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.